I witam serdecznie. Dzisiaj może troszkę nietypowo, no ale też nie możemy zapominać o tej części stada, czyli o młodzieży 2021, czyli kolejnym roczniku, który miejmy nadzieję da nam w przyszłości sporo radości. Tak wygląda już, no można powiedzieć, w pełni moja drużyna, która jest przeznaczona na sezon 2021. Faktycznie tutaj może jeszcze dołączą jakieś 4 sztuki, ale to już tylko tak z sentymentu, po prostu dlatego, że po jakich są to gołębiach. Aktualnie jest tutaj 70 sztuk. Wczoraj były zaszczepione. Wyglądają moim zdaniem fajnie. Też chciałem zdążyć przed tymi upałami, jakie teraz się szykują na najbliższe, no, na najbliższe parę dni. Jeszcze zaraz myślę, 2 dni będzie spokoju. Troszeczkę będzie chłodniej. Później jak wejdą te 30, byłby problem z zaszczepieniem. To jednak jest lekkie ryzyko. A tak jak teraz, spokojnie dojdą do siebie, aczkolwiek nie widać tutaj, żeby coś im się wielkiego działo. Widzimy, jak porosły gąsiorki. Ale tak jak u mnie przez długi czas one miały praktycznie w karmie beka, ewentualnie rozdrobnione jakąś pszeniczką, więc one miały możliwość się naprawdę mocno rozrosnąć. Tak one mniej więcej się prezentują. Jest bardzo kolorowo w tym roku, ale ze zdrowiem nie ma praktycznie do tej pory i odpukać w pustą pecynę. Na chwilę obecną nie ma problemów i mam nadzieję, że uda ich się uniknąć. 2 sztuki, że tak powiem, zostały odsunięte od stada przez jakieś problemy zdrowotne. Reszta na razie wygląda fajnie. Teraz miały pierwsze szczepienie. Ja akurat, tak jak mówiłem, szczepię mykosalmowirem. Za około 2 tygodnie, jeżeli tylko pogoda pozwoli, przejdą szczepienie na ospę. I wówczas no, już będziemy się brali za nie troszeczkę ostrzej. Trzeba będzie zacząć je powoli rozruszać. Nie wyglądają, myślę, fatalnie. Myślę, że nie jest z nimi tak źle w tym roku. Tak jak mówię, sporo kolorów. Tutaj na górze na przykład widzimy tutaj 2 szpaki. To są obaj synowie szpaka lotnika. Tutaj jest jego pełen brat, ten u góry szpak. Tutaj u góry nad czerwonym jest też kolejny brat jego. Tak więc tutaj jest na regale po środku też kolejny jego brat. Tak więc jest sporo, myślę, ciekawych ptaszynek przeznaczonych do lotu. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ciemne tutaj te białoloty, granosy, to znowu są dzieci ciemnej pstrej. Tej lotniczki. Zobaczymy, co one pokażą. Jeśli chodzi o karmę, tak mówię, ja sprzątam tylko jak mi zaczyna przeszkadzać. Jeszcze to nie jest dla mnie pora na sprzątanie regularne. Karma aktualnie, z racji tego, że już wiedziałem, że będziemy powoli wchodzić w te upały, karma została już zmieniona jakiś czas temu. Ja akurat zmieniam ją raczej tak powoli, czyli dajmy na to, przejście z karmy jednej na drugą u mnie zajmuje jakieś 4-5 dni do tygodnia. Nie robię takich drastycznych skoków. Teraz aktualnie jedzą taką karmę junior, już gdzie tam zapoznały się już, co to jest kukurydza i tak dalej, więc nie jest tak źle. Ale w tej chwili, jak już wchodzą takie temperatury wysokie, to praktycznie 70-80% to już jest karma lekkostrawna, super dieta. No a żeby im tam teraz w te gorące dni nic nie zalegało w wolach, mam nadzieję, że w ten sposób uda się to jakoś zabezpieczyć i uda się uniknąć zbędnych chorób. Do wody, tak jak mówię, a to amol, zakwaszacz naprzemiennie,
Więc na razie tutaj absolutnie nic nie jest zmieniane. Na karmę od czasu do czasu dostają, czy probiotyk, czy Quickord, więc tak na razie mówię bardzo, bardzo spokojnie. Raczej tego nie mam zamiaru zbytnio zmieniać. Grity świeże wymieniane, jakaś lekka jakaś posypka do wolnego dziobania również. Tutaj mają cały czas. Wodę wymieniam tak jak teraz zacznie się robić ciepło. Chociaż raczej staram się to robić nawet normalnie, dwa razy dziennie, żeby ta woda jednak nie zalegała tutaj cały dzień. Przeważnie rano leję i gdzieś tak około godziny 16-15 wymieniam im na świeżą. No tak robię dla większego bezpieczeństwa. Jednak świeża woda zawsze jest lepiej pobierana. I tak uważam, że po prostu tak jest lepiej. Tak się ptaszynki prezentują. Myślę, że... O, tam jest taka mała cukróweczka. Taka nam się akurat jedna trafiła, malutka. Zobaczymy, co ona pokaże. Co tu jeszcze opowiadać? Nie ma zbytnio co opowiadać. Loty, jeżeli chodzi o loty gołębi dorosłych. Czekajcie cierpliwie dla zainteresowani. Myślę, że jeszcze będą ciekawe filmiki z przylotu w tym roku. Jak tylko będzie możliwość, będą wrzucane. I zobaczycie, myślę, fajne przyloty. Jakoś tak czuję wewnętrznie, że będą jakieś fajne przyloty jeszcze w tym roku. Będę mógł pokazać. Ale musimy troszkę na to jeszcze poczekać. Tak jak widzimy... Nie, młodzież fajnie się zachowuje. Tak jak mówię, dzień po szczepieniu. Dzisiaj też tutaj w wodzie elektrolity. Elektrolity w wodzie. Mówię, więc tak powolutku zbliżamy się do tego sezonu gołębi młodych. Tak jak mówię, karma została już delikatnie zmieniana. Jeszcze nie są mocno rozlatywane. Ale już niedługo się to zacznie i trzeba będzie powoli się za nie brać. Aczkolwiek moja rada teraz, naprawdę uważajcie w te wysokie temperatury. Zwłaszcza jeżeli chodzi o karmę, zejść z tej grubej karmy, jeżeli jeszcze ją stosujecie. Tych grochów teraz trzeba naprawdę uważać, żeby nie stosować ich aż za dużo, bo to też często przez właśnie zaleganie w wolu grochów czy grubej kukurydzy, no później tworzą się niestety niemiłe niespodzianki. Obloty w upał. Też nie każdy potrafi zabezpieczyć te ptaki w odpowiedni sposób, więc lepiej, mówię, starajcie się moim zdaniem omijać tych wielkich upałów, żeby te ptaki jednak nie piłowały, nie trenowały ostro, gdy na dworze jest bardzo gorąco, tak jak teraz wejdą te wysokie temperatury. Nie bać się podać elektrolitu normalnie do wody, jak będzie podwyższona temperatura, niech one jednak mają to zabezpieczenie cały czas. Takie jest moje zdanie, no zobaczymy, nikt nie musi tak robić, aczkolwiek taka moja drobna rada. Taki fajnie się pierzą. Myślę, że wyglądają całkiem, więc nie ma się czym wstydzić. Troszkę są w tym roku bujne, no trochę z nimi pracuję. Ostatnio już więcej, przesiaduję tu z nimi dłużej, bo faktycznie troszkę były z mojej strony zaniedbane pod tym kątem. Nie były często ani łapane, ani nic, więc troszkę były zaniedbane. No ale to przez sezon gołębi dorosłych i tam jednak więcej czasu spędzam. Jeśli chodzi o dorosłe, to myślę, że tam jest wszystko na dobrej drodze. Jakieś pojedyncze tydzień temu tam się właśnie trafiło, że no nie ma starej maratonki na przykład, ale tam mówię, jakieś pojedyncze gołębie pożegnały się ze stadem, ale to mówię, przyjdzie na to pora w odpowiednim momencie i wtedy opowiem wam, jak to tam wygląda. W tej chwili, tak jak mówię, połowa czerwca,
Ja też nie przesadzam jeszcze w tym okresie namiętnie z oblotami, żeby te gołębie nie weszły mi jeszcze na taki na wysokie obroty. Czekam z tym cierpliwie, ale już niedługo zacznie się też praca z nimi. Fajne, żywe ptaszyny. Zobaczymy, co przyniosą w kolejnych sezonach. I ile z nich zostanie i wyjdzie wszystko w praniu, już niedługo. Tyle na dziś z kolorowego gołębnika. Gaszę im to światło, bo je tylko zamiast już iść spać, to one tu jeszcze będą rozrabiać. No te Andaluzy mnie normalnie rozbrajają. To bardzo fajna barwa. Zobaczymy, czy one będą chciały latać. Tyle na dziś, tak w ramach przypomnienia. Tak, istnieje, jestem, jeszcze filmików, myślę, będziecie mogli sobie pooglądać już niedługo, w nieco większej ilości. Zostawcie łapki, komentujcie, jak tam u Was to wygląda i już do zobaczenia, już niebawem.